Witam Państwa. Poprzednio rozmawialiśmy o wypieraniu się zasad, a dziś chciałbym zademonstrować, jak wygląda powstanie hydroksysoli, zwanej dawniej solami zasadowymi. Nie mylić się z solami o odczynie zasadowym, o czym już pisałem w swoim ostatnim artykule o wodorosolach. Proszę Państwa, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeśli do roztworu soli dodamy mocnej zasady, to bardzo często strąca nam się osad, który jest wodorotlenkiem. Ale też wiemy, że jeśli użyć do reakcji zobojętniania nadmiaru zasady, to wtedy powinna nam powstać sól hydroksyl, hydroksysól lub hydroksosól, zależnie od tego, jak zwał, tak zwał. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem stosowania przedrostka hydrokso i odróżniania tego od organicznych hydroksy, ani organicznych hydrokso, dlatego że oficjalnie takiego podziału nie znalazłem, ani nie jest stosowany w literaturze fachowej taki podział. Proszę Państwa, krótko i zwięźle. Przygotowałem roztwór siarczanu miedzi, prawie że nasycony, więc jest intensywnie niebieski, i wleję go sobie do pierwszej probówki. O, jakiś paproś jak nam wpadł z dzióbka, ale to jest chyba nierozpuszczony, a już go nie widać. Dobrze, nie powinno nam to przeszkadzać. Tu mamy wodę amoniakalną jako słabą zasadę i wodorotlenek sodu jako mocną zasadę. Proszę Państwa, ponieważ w chemii wiele rzeczy jest odwracalnych i da się je zrobić, że tak powiem, raz zaczynając od przodu, a raz zaczynając od tyłu, żeby nie powiedzieć brzydko, to nie musimy wcale używać wodorotlenku miedzi i dodać do niego partiami kwasu, żeby mieć nadmiar wodorotlenku, tylko możemy do gotowej soli dodać trochę zasady i mamy sytuację tę samą, prawda? To tak samo jak rozpuszczamy dwie sole i one nie reagują, a możemy rozpuścić dwie inne sole i też teoretycznie nie ma reakcji, a otrzymujemy dokładnie to samo, tak? Taką zupkę jonową, czyli chlorek potasu plus azotan na przykład sodu to jest to samo, co chlorek sodu i azotan potasu. W rozcieńczonym roztworze to jest jak najbardziej prawda. No, zacznijmy może od wodorotlenku sodu. Rozpuścimy go sobie troszkę w wodzie i proszę popatrzeć, co się będzie działo. Najpierw oczywiście go rozpuścimy. Proszę Państwa, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wodorotlenek miedzi jest koloru ciemno-niebieskiego. O, na przykład takiego. Ten już tutaj leży dobrych kilka godzin. No, prawie że się już rozpuściło, to myślę, że możemy zatknąć. Proszę zobaczyć. Proszę może bliżej, tak żeby będzie było widać cokolwiek. Szkoda, że mam akurat rękawiczki w takim kolorze, no ale już teraz trudno. No. Damy sobie tutaj kropelkę, albo sobie może pomożemy pipetką. W sumie po to je przygotowałem, no to pora je użyć. Dobra, dwie kropelki powinny wystarczyć. Na górze, nie wiem czy widać, strącił się ciemno-niebieski osad. Ale proszę popatrzeć. Ciemno-niebieski osad już wcale nie jest taki ciemno-niebieski. No dodamy partiami następne porcje. I proszę popatrzeć, co się będzie działo. Na początku jest osad ciemno-niebieski, ale robi się zdecydowanie jaśniejszy. A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że początkowo faktycznie strąca się ciemno-niebieski wodorotlenek miedzi, ale on się strąca tylko dlatego, że roztwór nie jest dobrze wymieszany. O, proszę zobaczyć na te różnice. Tutaj powstał wodorotlenek miedzi, tak? Dlatego, że tutaj mamy nadmiar zasady w tej chwili, jest to nierozmieszane, a tutaj proszę zobaczyć, jaka różnica. Tutaj jest taki kolorek zielonkawy, turkusowy prawie, że. No to wstrząśniemy tym. I znowu nam ten niebieski kolor znika. Może jeszcze. I proszę zobaczyć teraz. O, trochę nam go osiadło na ściankach i to będzie już ciężko nam to będzie rozmieszać to, co zostało na ściankach, ale generalnie widać, że kolor zdecydowanie nie jest ciemno-niebieski, jak przywykliśmy do strącania wodorotlenku miedzi. Proszę Państwa, podobny efekt możemy uzyskać stosując na przykład amoniak, czyli wodę amoniakalną, jako odczynnik strącający. Rozcieńczymy ją sobie troszkę
wodą, żeby nie przedobrzyć na start, a będzie to widać. To jest bardzo istotne, dlatego że amoniak, nadmiar amoniaku reaguje też z tym strąconą solą i tworzy nam z kolei związek kompleksowy o intensywnie niebieskiej barwie i dobrze rozpuszczalny w wodzie. Dlatego też troszkę go rozcieńczymy. Potkamy, żeby nam tu nie śmierdziało. Dobra. I proszę popatrzeć, że efekt będzie bardzo podobny. O, najpierw strąca się niby wodorotlenek, a raz powstaje ten związek kompleksowy. Bardzo intensywnie niebieski. W książkach jest ta barwa nazywana szafirową. Ale proszę popatrzeć, że to bardzo szybko jaśnieje. No bo się miesza. O, i proszę zobaczyć, jak pięknie znowu otrzymaliśmy siarczan hydroksohydroksy miedzi. Oczywiście dodamy sobie troszkę więcej. O! Proszę popatrzeć. Wstrząśniemy. Barwa nam znika. Jest podobna całkiem do tej barwy. Natomiast jeśli dodamy teraz do obu tych roztworów nadmiaru zasady, na przykład no, użyjemy tutaj wodorotlenku miedzi. Przepraszam, wodorotlenku sodu oczywiście. To strąca nam się oczywiście wodorotlenek, a jak tym zamieszamy porządnie, proszę zobaczyć, już zdecydowanie jest ciemniejszy. I następne porcje spowodują, że sól zasadowa, czyli hydroksosól, przejdzie nam w wodorotlenek miedzi, który jest ciemno niebieski. No myślę, że już się tutaj nikt nie będzie kłócił, że to jest ten sam kolor. O, na białym będzie lepiej widać. W sumie specjalnie te kartki przygotowałem. Więc proszę Państwa, gdyby taki roztwór kilka godzin poleżał, tam gdzie jest jeszcze na niecałkowite strącenie, na przykład, o, weźmy sobie tutaj, dodajmy jeszcze. O, mamy tutaj troszkę wodorotlenku oraz soli zasadowej, tak? Gdyby to poleżało trochę, to proszę popatrzeć, co po kilku godzinach potrafi się stać. To był nierozmieszany taki właśnie, tak jak tutaj, taka zawiesina, mieszanina wodorotlenku oraz soli zasadowej, czyli hydroksosoli. Proszę Państwa, hydroksosoli. To tutaj, to turkusowe, prawie że seledynowe, to jest sól zasadowa. Tu na dole na przykład mamy plamę wodorotlenku miedzi, a czarne, brązowo-czarne, wszędzie takie smugi widać, to jest tlenek miedzi, powstały z rozkładu wodorotlenku miedzi. Dlatego, że wodorotlenki metali ciężkich, które nie reagują z wodą, samorzutnie się lubią rozkładać. Niekoniecznie trzeba to grzać, wystarczy jakiekolwiek zanieczyszczenie na ściankach, które skatalizuje ten rozkład i wtedy sobie ten rozkład biegnie już dalej sam. Dlatego takie otrzymywanie wodorotlenku miedzi i jego przechowywanie, no właściwie jest bez sensu na dłuższą metę, no bo on się i tak rozłoży. Ale proszę popatrzeć, może nie wiem, czy to będzie widać lepiej, czy nie, że tutaj są nawet całkiem efektowne smugi, mieszanina tlenku miedzi, wodorotlenku miedzi i siarczanu hydroksomiedzi o barwie seledynowej. To w sumie na teraz wszystko. Dziękuję ślicznie.